Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 20 stycznia 1947 roku, poniedziałek. Polski Szczecin po raz pierwszy bierze udział w doniosłym akcie wyborczym. Punktualnie o godzinie 7 otworzyły się drzwi lokali wyborczych, w godzinę później lokale były szczelnie zapełnione. Poczynają napływać większe grupy niosące transparenty. To pracownicy najrozmaitszych instytucji w Szczecinie, którzy przyszli z wartymi szeregami, aby oddać demonstracyjnie swoje głosy na listę bloku stronnic demokratycznych. Ludzi przybywa coraz więcej, także tworzą się długie kolejki, które jednak dzięki sprawności członków komisji posuwają się szybko naprzód. Mrozy spowodowały przerwę w dostawie gazu. Ostatnie uszkodzenie instalacji wewnętrznej w gazowni miejskiej, które spowodowało przerwę w dostawie gazu zostało już definitywnie naprawione. Przyczyną defektu były nadspodziewanie silne mrozy, skutkiem czego zamarzły rurociągi wodne. Przerwa w dostawie gazu dla miasta trwała tydzień i obecnie od dwóch dni gazownia miejska produkuje już gaz. W trakcie uruchamiania może zaistnieć taka okoliczność, że w godzinach silnego odbioru ciśnienie będzie jeszcze słabe, jednak w ciągu najbliższych dni gazownia miejska osiągnie swą pełną produkcyjność. Nowe Gimnazjum Mechaniczne. W miesiącu grudniu zostało uruchomione w Stargardzie Gimnazjum Mechaniczne. Szkoła ta była nad wyraz potrzebną, umożliwi ona kształcenie młodzieży w zawodach technicznych. Brak dentysty. Społeczeństwo w łobezie odczuwa brak dentysty. Potrzebujący pomocy dentystycznej zmuszeni są jechać do odległego 24 km reska. Tymczasem w resku również jedyny dentysta niedawno zmarł. Może więc któryś z lekarzy dentystów zdecyduje się na osiedlenie się, chociaż w łobezie? Otrzymaliśmy dar. Z wielką radością powitaliśmy wiadomość, że związki zawodowe pracowników samorządowych otrzymały przydział używanej odzieży z darów UNRA dla pracowników miejskich. W końcu nadszedł oczekiwany dzień. Dary przyniesiono i złożono w jednym z pokojów, by nie pobrudzić podłogi, odzież rozłożono na papierze. Dary te nie były byle jakie i uwiecznione zostały w protokole zdawczo odbiorczym. Oto parę pozycji zniszczone skarpetki i rękawiczki dla niemowlęcia: kapelusik dla lalki, spódniczka, podarta nieustalonej barwy, spodnie dla chłopca z łatą na łacie, jedenastki męskie z postrzępionymi nogawkami i dużą dziurą na siedzeniu i temu podobne. Ponieważ wszyscy gremialnie i spontanicznie zrezygnowali z przydziału tych darów, rozpoczęto radzić, co z nimi zrobić. Z kłopotu wybawił przybyły przedstawiciel prasy, który zaproponował przekazać dary w ramach akcji Szczecin dla przemysłu centrali odpadków. Propozycję przyjęto przez aklamację. Polonia Amerykańska przyjdzie z pomocą ludności Pomorza Szczecińskiego. Rada Polonii Amerykańskiej jest jedną z tych organizacji, które podjęły szeroką akcję niesienia Polsce wydatnej pomocy. Zakończona niedawno zbiórka pieniężna wśród Polaków za oceanem dała imponujący rezultat wyrażający się kwotą ponad 20 milionów dolarów. Za sumę tę zakupione zostaną artykuły żywnościowe, leki i odzież dla ludności polskiej w kraju. Niezależnie od tego Rada Polonii Amerykańskiej przeprowadza również zbiórkę odzieżową.